Hej kochani, witam w filmiku z cyklu trendów, filmiki, które bardzo lubicie. Zaczyna się nowy sezon na jesień, zimę, no i właśnie zaczynam nowy filmik. Dzisiaj zawitaliśmy do mango. W tamtym roku na wiosnę, lato, znaczy w tym roku na wiosnę, lato zakończyliśmy mango właśnie ten cykl, a teraz zaczynamy ten cykl na jesień, zimę właśnie w mango. I co by dużo nie gadać, a dużo pokazać stylizacji, to wchodzimy do sklepów i Wam pokazuję, także chodźcie ze mną. Ja już przymierzam i zaczynamy mierzyć, także tak, patrzcie. Pierwsza ze stylizacji to bluzka z rustykalnym stylu, z takimi bufkami, a do tego klasyczne jeansy, takie Alan Mam jeansy i czarne boczki. Taka spokojna stylizacja, trzymana w trendach, gdyż dalej ten rustykalny taki styl vintage jest modny, jeans jak zawsze nie wychodzi z mody i taka pierwsza spokojna propozycja na właśnie jesienne dni. Trochę cieplejsze jesienne dni, bo letnia jeszcze taka bluzka, nie tyle letnia, co taka no lżejsza. W mrozu byśmy na pewno zmarzli w niej. Ale co by nie zmarznąć w mrozu, to zarzucamy taki klasyczny biały płaszcz i patrzcie, to się ładnie komponuje. Dalej klasycznie, ładnie, biel zawsze jest, tak działa jak blenda fotograficzna na naszą twarz, że jak mamy zmęczoną twarz, a założymy coś przy twarzy białego, to wtedy od razu wyglądamy takie bardziej wypoczęte i tak bardziej świeżo. I tak, mamy te same spodnie, mam jeans, tylko teraz mamy jasne takie botki, do tego ombre, taka dekatyzowana, ciniowana koszula i założyłam jeszcze na to taką krótką właśnie katanę, imitacja skóry węża, tak wygląda całość. Też na takie cieplejsze jesienne dni. Coś takiego. Brązy, zwierzęcy wzór jeszcze jak najbardziej modny. No i tutaj uspokajamy na dole jeansem i jasnymi botkami, które oczywiście są modne. Białe buty są mega modne i nie tylko Adidasy, ale również te różne botki, kozaczki. Także tak. A teraz taka stylizacja dla może bardziej dojrzałych kobiet. Ups, spadł mi w tle wieszek. Dla może bardziej odważnych kobiet, idealna na zimę, bo jak chcemy jeszcze nosić na przykład ulubioną naszą sukienkę z wiosny czy lata, no to możemy dalej ją nosić, na przykład do grubych rajstop, długich kozaków ciepłych, na to sweter ładny, no i płaszcz i tutaj właśnie taki belt bag, torebko pasek i to całość tak wygląda. I tutaj pobawiłam się odcieniami bieli, ale żeby nie było za nudno i za biało, to na dole tutaj jest trochę koloru. To jest taki bardzo delikatny błękit z elementami właśnie bieli, szarości, brązu, które idealnie komponują się z białym właśnie płaszczem i tymi takimi beżowymi kozaczkami. Tak prezentuje się całość. Zaraz pokażę, jak wygląda to po zdjęciu płaszczu, ok? Także zaczekajcie chwilę i pokazuję Wam się bez płaszcza. No i zdejmujemy sobie płaszczyk. I tak wygląda po zdjęciu płaszczyka. Fajna jest ta sukienka, gdyż ona jest taka symetryczna, tył ma dłuższy, a tutaj przód krótszy, co nadaje lekkości właśnie całej stylizacji. Też jest fajne, że to jest taki lekki, zwiewny materiał, taki plisowany, jak wiecie, solejka modna. No i ta stylizacja jest taka właśnie w stylu lat romantycznych 70. A jak wiecie, tendencja lat 70. wróciła mocno do mody i kto nie wie o tym, no to zapraszam na mój post o trendach na ten rok. Tam wszystkiego się dowiecie, wszystko wyczytacie. Tutaj podlinkuję. I tak wygląda całość, a jeszcze pokażę Wam w ogóle, jak wygląda sukieneczka. Sukieneczka wygląda tak. Ma bardzo ładne, zdobne rękawki, ale muszę się rozebrać, żeby Wam je pokazać. Tak wygląda sukienka sama w sobie, jest za 229 zł, do kupienia właśnie w mango, jest taką tutaj fajną odcinaną falbaną i też tutaj ma fajne takie zdobne falbaneczki przy rękawach, co bardzo fajnie wygląda, tak no naprawdę, takie lata 70. A jeszcze mogę pokazać Wam kolejną stylizację, też z wykorzystaniem tej sukienki, ale w nieco trochę innym klimacie, może bardziej Waszym, kto wie. A jak ktoś woli zamiast płaszcza futerko, to taka właśnie z oczywiście sztucznego futerka kamizeleczka, też myślę, że fajnie wygląda. I tu jeszcze możemy dodać takiego smaczku, akcenta niebieskiego, niebieski jakoś średnio lubię, ale że jest modny, to jakoś znowu uległam tej modzie.
Kiedyś też pamiętam, nie lubiłam pomarańczowego, stał się modno, szalałam na tym, na punkcie tego koloru, tak samo teraz jest z niebieskim. Nawet dzisiaj właśnie jestem, jeśli chodzi o tą moją prywatną stylizację, w której przyjechałam do sklepów, no to właśnie jestem w sweterku niebieskim. Kto by pomyślał, że założę niebieski sweterek? Jest to sweterek właśnie od Antka, tak, który kupiliśmy w Vintage Shopie. On chciał się go pozbyć z szafy, a ja mówię, nie, wyrzucaj, no i tak oto przyjęłam ten sweterek. No więc tak, ale to zaraz też zobaczycie mój look, albo już widzieliście, w zależności jak montuję ten filmik. A tu właśnie druga wersja, też w latach 70. w tym hippie trendzie, takim romantycznym. Wymieniłam na kowbojki niebieskie, turkusowe takie i turkusową torebkę mini na małym, na długim paseczku. No i do tego ta kamizelka, to jest taka wersja na cieplejsze dni. Tamta na chłodniejsze ze swetrem i z płaszczem, a to na takie dni, że możemy spokojnie sobie założyć kamizelkę i tutaj możemy mieć ramiona odkryte, ręce odkryte, tak? I że nie zmarzniemy na takie cieplejsze dni, gdzieś jeszcze tak, myślę, wrzesień, początek października, a potem jak już przyjdą listopad i zima, to wtedy sięgamy po tą propozycję drugą, a w zasadzie pierwszą, bo pierwszą ją prezentowałam. I piszcie w komentarzach, którą wybieracie propozycję na wystylizowanie tej sukienki, czy tę właśnie, co mam teraz na sobie z kamizelką, czy może wersję poprzednią z białym swetrem i białym płaszczem, także tak, dłuższymi kozakami i białą beltpaskiem białym. Kolejna stylizacja, też takie lata 70. Bardzo fajna w ogóle, taka tweedowa marynarka. Tutaj przy klapach ma takie frędzelki, które oczywiście są modne. To tak fajnie wygląda, bo niby zwykła, klasyczna właśnie marynarka, ale jednak z takim modowym polotem. I tak jak pisałam też właśnie w poście na blogu, że teraz powraca klasyka, ale nie taka klasyka basicowa, bazowa, tylko taka właśnie z jakimiś smaczkami, z jakimiś takimi fajnymi elementami właśnie modowymi. Więc ta marynarka jak najbardziej jest w tym trendzie. Brązowa taka właśnie albaniasta sukienka, którą też możemy nosić spokojnie do swetrów, tak jak wcześniej tam tu zaprezentowałam. Moja z Vintage Shopu, jedna z ulubionych, torebusia na złotym pasku i takie kozaczki. Nie można tak fajnie sobie pomarszczyć, żeby były zmarszczoną taką cholewką wyższa. I tak całość się prezentuje. Myślę, że idealna do pracy, też na jakieś wyjścia z przyjaciółkami, z koleżankami, więc mi się podoba. A wam? I w ogóle te kolory fajne, takie jesienne właśnie, naturalne, nieprzekombinowane, więc tak. Teraz taka stylizacja bardziej poważna się czuje, jak Audrey Hepburn albo na przykład jakaś pani prawnik. No ale też właśnie zabawa kamelami i beżami, bo beże są mega modne, total looki szczególnie, ale co by nie było za nudnie, no to bawimy się różnymi odcieniami. I tak, tu mamy bliskie do siebie odcienie, jeśli chodzi o narzutkę i o sukienkę, ale tu mamy brąz, który jest takim akcentem, no i tutaj kozaki są w beżach, ale takich cieplejszych, takich w innych odcieniach. I tak wygląda całość, właśnie te takie jamniczki, kontrowersyjne torebki z lat 90. Znaczy nie 90, to były lata już 2000, więc wracają teraz te torebusie, a sukienka jest w ogóle bardzo fajna, z takiego ściągacza, bardzo ładnie eksponuje nam pośladki, idealna też na randkę, a zaraz pokażę, jak wygląda pod spodem, jak się rozepnę. O, tak już wygląda mniej zobowiązująco, tak jak trochę jak ramoneska taka dzieninowa. No i jak zdejmę, to zaraz zobaczycie, jak ona fajnie wygląda, bo mamy tutaj takie fajne, nietoperzowe rękawy z długim rękawkiem, długie są, też pokazuję. I tak eksponuje nam pośladki seksownie, tylko do tego trzeba mieć majtki bezszwowe. No i to są takie fajne, te nietoperzowe, fajne rękawki i tak wygląda całość. Jak chcecie, żeby było jeszcze bardziej sexy, to możemy dać do tego te czarne właśnie na szpilce dotki zamiast kozaczków. Teraz vintage, takie lata 80-90-letnie, takie właśnie przełom 80-tych i 90-tych, zabawa wężową skórą. Całkiem inna sukienka, znaczy całkiem inny print węża na sukience, inny na tej katanie i jeszcze inny na kozakach, ale na kozakach, na kowbojkach co prawda, zbliżony do tego, co jest na sukience. A tutaj właśnie poszaleliśmy, że brązowa, też w takiej krokodyli bardziej print. Nie print, a wzór, że ma taki na skórze wytkany.
No i też taka stylizacja, taka high fashion, trochę skojarzyła mi się z Shelling Stone Jessica Mercedes, którą uwielbiam i pozdrawiam z tego miejsca. No i taka stylóweczka nawet do sesji by się fajnie nadała, albo na przykład na Fashion Week skandynawski, na przykład w Kopenhadze, tam właśnie w takim stylu się ubierają te skandynawki, więc coś takiego. Mi się bardzo podoba ta stylizacja, bardzo w moim stylu, takim podróżniczym, globetrotterskim, zwierzęcym, też kolory takie ziemi moje, więc bardzo mi się podoba. Oceniajcie, czy dla Was ta stylizacja ok jest, czy za odważna, za hardkorowa, za bardzo high fashion i czy w takiej byście nie wyszli na ulicę, czy mielibyście odwagę, czy nie, więc piszcie, bo jestem ciekawa. O taka stylóweczka. Ta sama katana i te same kowbojki, ale moja vintage to rebusia i właśnie z tej samej tkaniny, co jest katana, jest też wykonana ta właśnie sukieneczka na cienkich takich spaghetti ramionczkach, tak się na nie mówi, bo są takie cieniutkie jak spaghetti. No i tak wygląda całość, ale wersja moja mówi, że tamta wersja lepsza i tamtą biorę na posta, na bloga, robię sesję w tamtej. A to jest taka spokojniejsza, myślę. Taki total look spokojniejszy. Jeszcze można na przykład podmienić buty do niej. Już nawet wiem na jakie. Czekajcie chwilę. No i ta sama stylizacja, ale podmieniłam buty na te. Patrzcie, jak od tego projektanta wyglądają potem batęgi, a są z mango. Patrzcie, jakie fajne. Patrzcie, nawet można sobie postepować. Właśnie, nie było tańca w tym przeglądzie trendów, a zawsze sobie lubię potańczyć w przymierzalni. Dobra, koniec wygłupów. Tak prezentuje się stylizacja. Z którymi butami wolicie? Tymi czy tamtymi kowbojkami? Piszcie, proszę, piszcie. Kombinezon kaki, który w ogóle sobie kupiłam tak prywatnie, mam też u siebie w domu. Też z tą jamnikową torebusią i z wężowymi kozaczkami, które tak fajnie możemy sobie umarszczyć właśnie. To będzie fajnie wyglądało. Tutaj dałabym na szyję jeszcze albo złoty łańcuch, które teraz są w ogóle mega trendy, albo na przykład apaszkę w takim stylu westernowym, kowbojskim zawiązała jakimś z fajnymi printami, które też mają w sobie elementy wężowe, tak jak tutaj na butach, żeby się nam ładnie to z butami złączyło. No i tak wygląda całość. Tak też trochę na faszynika by się nadawało. Dobra, przebieram się w kolejne stylizacje. A teraz taka bardziej młodzieżowa stylizacja dla moich młodszych obserwujących. To jest taka sukieneczka czarna, skórzana. Teraz w ogóle skóra jest wielkim trendem. Ja wybieram tą zawsze ekologiczną. I to jest taka sama jak tamta wężowa sukienka na tych cienkich ramionczkach. O, zobaczcie. Pokażę zresztą ją, jak będę zdejmowała jeszcze bluzę. I złączyłam właśnie z białą bluzą. Do tego ten belt biały, geometryczne torebki modne, więc jest geometryczne kółko. I czarne takie fajne klapki. Kryte klapki na jesienne dni. I tak wygląda całość. Jak się Wam podoba, mówcie, piszcie. Tak wygląda właśnie ta sukienka, jak zdjęłam bluzę, ładnie podkreśla naszą sylwetkę, ona jest taka lekko rozszerzana, dzięki czemu ładnie robi proporcje sylwetki takiej klepsydry. A wiadomo, każda z nas dąży do właśnie sylwetki klepsydry. I te klapeczki fajnie wyglądają. Można też założyć tą kurteczkę, którą tak polubiłam, też by to fajnie wyglądało. A zwizualizuję Wam i to wyglądałoby tak. I ta torebeczka brązowa też do tego. Bardziej szalona stylizacja, taka w moim stylu. Sweter właśnie, ten Antka, który kupiliśmy w Vintage Shopie, uznał, że nie do twarzy mu w tym kolorze i że wyrzuca ten sweter, a jako że teraz takie kolory są modne, to ja podwędziłam z jego szafy, co by nie wyrzucać na śmietnik. No i ten łańcuszek to jest też stary, jeszcze go kupiłam 5 lat temu, jak się wprowadziłam do Warszawy, bo właśnie łańcuchy wtedy były modne. No i teraz, jak wiecie, zdejmujemy muszelki z szyi i wymieniamy na modne łańcuchy, które znowu są modne teraz w trendach. No i tak, ten sweterek i ten
naszyjnik, ograłam z takimi lnianymi spodniami, bo chciałam tutaj dorwać szare właśnie dresy ze ściągaczami, ale nie udało się w Mango znaleźć, więc zastąpiłam takimi spodniami. Myślę, że też fajnie się to ze sobą komponuje. Do tego grube futro długie, takie właśnie a la perlowskie, oczywiście sztuczne. Ta torebusia na długim pasku właśnie niebieska. I te takie kryte właśnie klapki. Tak wygląda całość, bardzo tak fashion weekowo, bardzo tak high fashion, no i bardzo w moim stylu, mi się podoba. Chyba ta stylka, co najbardziej ze wszystkich, też najlepiej się w nim czuję. Nie wiem, czy dla Was to jest bardzo high fashion, czy już mniej niż tamta zabawa wężowym printem, czy to jednak jest bardziej fashion, czy tamto bardziej high fashion, tak? Tutaj podkreślę. Piszcie, mówcie, czy byście wybrali, jak już byście mieli taką odważniejszą stylizację wybierać, to czy zdecydowalibyście się na tę, czy na tamtą poprzednią w mężowe printy. Kolejna modyfikacja stylizacji. Założyłam bluzę białą właśnie z kapturkiem do tej stylizacji. W ogóle uwielbiam takie połączenia dresu i właśnie futra. I właśnie takich bluz z kapturami uwielbiam. W zimę często tak się noszę. I też właśnie dwa lata temu, czy rok temu mieliśmy na blogu streetweary z Antkiem, że takie właśnie długie perlowskie futra i do tego właśnie mieliśmy dresy szare. To bardzo fajnie wygląda, takie niby elegant, ale sport, niby casual, ale taki właśnie luźny, codzienny, więc fajne rozwiązanie. A Wy lubicie takie połączenia, czy raczej nie? Czy raczej tak tradycyjnie, jak elegancja to elegancja, jak sport to sport, czy tak jak ja, lubicie to łączyć i miksować ze sobą, tak mieszać. I na koniec taka bardziej pojechana stylizacja. Moje prywatne jeansy z Bershki, które kupiłam tuś na walentynki kiedyś. Właśnie, już nigdy nie miałam ich na blogu. Wezmę je na wakacje i Wam pokażę je. Jakoś fajnie, jakieś fajne zdjęcie w nich zrobię. Więc tak, dalej mój sweter i mój naszyjnik. Dodałam do tego czerwoną skórę, bo właśnie modne jest to połączenie niebieskiego i czerwonego. W ogóle to połączenie zawsze się sprawdza i fajnie wygląda. No i te takie szalone botki założyłam, już nawet nie zapijam. I tak całość, taka bardziej odważna stylizacja ostatnia. Niby codzienna, ale mocne kolory, szalone buty, ale jeans, ale sweter, ale ramoneska, więc dalej tak trochę spokojnie, nie za szalenie. No więc tak, więc dzięki za oglądanie tego filmiku. No i już powoli dobiega do końca ten filmik, tak. Patrzcie, jakie chustki wyprzymierzałam i to wszystko podnosiła i pomogła mi moja ukochana Wercia. Wercia, pozdrowisz moich obserwujących? Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, to ona mi dzisiaj pomogła to wszystko tak, ogarnąć, się, poddawać i tak dalej, więc moja kochana Weroniczka. Mój dzisiejszy look, to właśnie z innych szopu ten sweterek podkradziony od Antka z szafy, a w zasadzie ocalony, bo chciał go wyrzucić. Stary sprzed 5 lat łańcuch, który wrócił do mody, to też z innych szopu, to też spodnie z Bershki, buty z rezerwki i tak prezentuje się całość. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Jeśli się podobało, to zostawcie suby, zostawcie komentarz, zostawcie coś po sobie, a my wychodzimy z Mango i taka oto pogoda nas zastała. Deszcz, wiatr i zimno. No i gdzie ta polska złota jesień? Już od razu musiało przyjść takie ponure dni. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Hej, dzięki, że mnie oglądaliście. I Wercie gościnnie dziś u mnie.